te goniuki w Walii, nie w Kontrwali. I jedziemy na kemping ze znajomymi. Jest z dwoma przyczepami i w sobotę mają kolejni znajomi do nas dołączyć, także będą trzy przyczepy i jeden kamper. Teraz kierujemy się w stronę kempingu. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Nasi znajomi właśnie przyjechali i ustawiliśmy się za nimi. A my jesteśmy w Niuki na plaży. Akurat jest odpływ i chodzimy sobie koło łodzi. Fajnie jest, bo przyjechaliśmy taką większą ekipą. Także jest wesoło. Leo! Leo! Subskrybuj nasz kanał. Proszę. Fajnie te liny tutaj wyglądają. Są całe w glonach. A tu jest taka plaża dla psów. Można sobie spuścić psy i sobie biegają szczęśliwe. To chyba siedzieliśmy sobie na tej zwykłej plaży. Chłopcy się bawili w piasku. Wybudowaliśmy zamek z piasku. Wielką dziurę. Próbowaliśmy się dokopać do wody, ale no niestety nie udało się. Teraz sobie wracamy powoli na nasz kemping. Idziemy jakiś obiad zrobić. Karkówkę trzeba upiec i coś zjeść. Aż jest pora obiadowa.
A tutaj jest nasza ekipa znajomych, z którymi przyjechaliśmy na ten wspaniały kemping. Dzieci, buziaczki, buziaczki, to nasz szef w kuchni. Robię grochóweczkę. Zobaczy. Już wygląda apetycznie, a co dopiero potem. No, wygląda kozacko. Cię zapraszam na grochóweczkę z kociołka. Zobaczcie, jakie piękności tu są. Mniam, mniam. Że wszyscy pojechali już do domu. Grochówka się dopiero utrwała. A my zostaliśmy na jedną noc dłużej. Wow, takie fajne palenisko. Byli tam Polacy i tak dalej. Część zabraliśmy do domu. I kociołek. Z czego ten kociołek jest? Żeliwny. Żeliwny kociołek. Wow. Ale fajnie. Ja mam też taki coraz więcej. Ekstra. Ja ustroiłam kampera, bo dzisiaj była koronacja króla. A tutaj najmłodszy z naszej ekipy. Cześć, Antosiu. Cześć. No. On pokaże. Dzieciaczki tam są. Bawią się z Wiktor, Kuba, Paulinka i Amelka. Subskrybuj nasz kanał. Proszę. Co wam dać tu? A tutaj jest kemping. Za chwilę się przejdę i wam ponagrywam. Tutaj jest przyczepa naszych znajomych. Ich samochód. Tutaj jest druga przyczepa. I dzisiaj dojechali do nas trzeci znajomi z przyczepą. A to nasz kamper. Piesio, nie? Chciałam wam pokazać trochę kemping, na którym się zatrzymaliśmy. Jest tutaj bardzo dużo przyczep kempingowych. I jest, widziałam parę kamperów. To pole jest tak podzielone na dwie części. Tutaj są właśnie przyczepy i kampery, a po drugiej stronie są takie te przyczepy holenderskie, czy domy holenderskie. Tutaj na wprost mamy widok na morze. Jesteśmy przy samym Niuki. Tutaj są domy dookoła. Pola. Także fajnie jest, cicho i spokojnie. Wczoraj robiliśmy sobie ognisko, ale nie nagrywałam, bo jak przyjechaliśmy, zanim się rozpakowaliśmy, to już się ciemno robiło. Zjedliśmy karkówkę, kiełbaski. I rozpaliliśmy sobie ognisko i siedzieliśmy dosyć długo. Fajnie było. Tutaj na samym wjeździe są toalety damskie, męskie. Zaraz wam pokażę, jak to w środku wygląda. Jest miejsce do mycia naczyń. Jest tylko jeden zlew, że nie ma tego dużo. Tutaj tak to wygląda. Jest jednokomorowy zlew. Tutaj jest lustro, jakieś ozdoby, motylki, sztuczne kwiaty.
i chorągiewki z nowym królem. Te są męskie toalety, są trzy prysznice, chyba tak samo jak w damskim. A tutaj jest damska toaleta. Toaleta i prysznice. Są trzy prysznice. Bardzo ładne, zadbane, czyściutkie. Przed chwilą tutaj pani była i sprzątała. Tutaj mamy takie krzesło. Można sobie coś tutaj położyć, jakieś rzeczy. Tutaj jest prysznic z deszczownicą. U góry tutaj jest deszczownica. Drzwi tutaj jest. Na drzwiach jest jeden wieszak. I tutaj mamy toalety. Są też trzy toalety i trzy zlewy. Ładnie zadbane wszystko. Tutaj kwiatki mamy. Także prysznice są bardzo zadbane. A tutaj stoi właśnie jeden kamper, tam drugi. I tam widziałam trzeci jest. To jeszcze wam pokażę. Tutaj jest woda do napełniania kamperów albo do tych baniek na wodę, do przyczep. A tutaj mamy kosze. I tutaj się wyrzuca, wylewa toaleta. I tutaj obok jest takie też miejsce, znaczy miejsce. To jest łąka taka ogrodzona. I tam można wypuszczać psy, żeby sobie pobiegały. Bardzo fajnie, podoba mi się tutaj. Jeżeli chodzi o ceny, to jest tak dziwnie, bo my zapłaciliśmy za dwie noce, nie, my zapłaciliśmy za trzy noce, czyli w sumie tak dziwnie jest, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie są ceny tutaj, jeżeli chodzi o nocleg, bo my zapłaciliśmy 55 funtów za dobę, a nasi znajomi z trójką dzieci i dwóch dorosłych zapłacili 45 funtów, a jeszcze drudzy znajomi, dwójka dorosłych, dziecko i pies, to, czyli samo, tak samo jak my, zapłacili 35 funtów za dobę. Także nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. Jak dlaczego ten pan liczy każdemu inaczej. Tym bardziej, że przyjechaliśmy wszyscy razem. No i każdy ma inną cenę. Na ich stronie są napisane ceny za dobę, nas jakoś tak dziwnie policzył, a znajomych. Także najlepiej, jak ktoś się będzie tutaj wybierał, żeby sobie zadzwonił i ustalił dokładnie, jaka będzie cena za dobę. A dzisiaj serwujemy sobie na obiad szaszłyki. Mamy z kiełbasą, kurczakiem i warzywa. Także się najemy jak bąki. To jeszcze mamy karkówę
kiełbasę przeszakowaną. Subskrybuj nasz kanał. Proszę. My zjedliśmy obiad i się teraz wybieramy na spacer. Będziemy szli wybrzeżem. Będziemy podziwiać widoki z góry. Nasza ekipa idzie. I mamy swojskie klimaty. Pełno owieczek na polu. I nas wołają. Dzisiaj już żegnamy z kempingiem i wracamy do domu. Fajnie spędziliśmy ten czas. Byliśmy na plaży jednej, drugiej. I już czas wracać do domu. Wszystko co dobre szybko się kończy niestety.
czas wracać do pracy. Subskrybuj nasz kanał. Proszę.